grze bierze udział maksymalnie do 6 graczy, to jest maksymalnie 6 zespołów uczniów. W związku z tym od nauczyciela każdy gracz otrzyma jeden plik o nazwie odpowiednio gracz 1, gracz 2, gracz 3 itd. Jako gracz otrzymacie również poradnik dla gracza oraz krótką instrukcję. Plik należy zapisać na dysku w katalogu Gra w komputerze, na którym wasz zespół jako gracz prowadził będzie kolejne rozgrywki. Rozgrywki te będą prowadzone bowiem kilkukrotnie. Po uruchomieniu pliku otwiera się arkusz menu.